Widzę, że w internecie ktoś potrzebuje porady. Klawiatura na niebieskich switchach. Problem współlokatorzy. Niebieskie to głośne switche. Czy ktoś używał gumek wygłuszających? Do mechaników? Ta wiadomość na grupie przypomniała mi, że owszem, znalazłem. Przypomniała mi o tym, że kupiłem sobie kiedyś woreczek tego typu o-ringów / gumeczek i zamierzałem zrobić test. Co się stanie, jak będę chciał wyciszyć klawiaturę? Jak sami widzicie, za bardzo tego nie zrobiłem. To są o-ringi gumowe, czyli są elastyczne. Pamiętam, że kupiłem jeszcze o-ringi plastikowe. Albo jakiś taki inny podobny wymysł. A wszystko będę testować na chińskiej klawiaturze mechanicznej. Wystąpiła ona już w jednym z odcinków i uwaga, to nie są niebieskie switche żadne Cherry, tylko to są Kali Blue. Kalich. Tak, nie. Kailch. Kailch Blue. Najważniejsze jest to, że one po prostu mają ten dźwięk. I słyszeliście tą różnicę? To jest element, o którym chciałbym powiedzieć. Dźwięk, jaki wydaje klawiatura, to nie tylko dźwięk switcha, który jest dosyć słyszalny. Akurat ten jest słyszalny w ten sposób, ale przede wszystkim uderzanie kick-upa o samą, jakbym, podstawę. Czyli, bo to jest tak, jakbyśmy takim kick-upem cały czas uderzali o stół podczas mówienia. Bo wiecie, pisanie to trochę jak mówienie. Teraz pytanie, co tak naprawdę tak mały element jest w stanie zrobić z naszą klawiaturą i jaki ma on wpływ na nasze pisanie? Tak przypominam, że to nie będzie pasować do absolutnie wszystkich klawiatur. Przeprowadźmy teraz szybki test. Czy da się za pomocą o-ringów wyciszyć niebieskie switche? Mamy klawiaturę oraz zooma. Ten mikrofon zbiera dźwięk ze swojego przodu i teraz usłyszycie różnicę pomiędzy switchem z gumką a bez. Sami zgadnijcie, który to który. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Już wiecie? Czyste biurko to czysty umysł. Czego nie widać poza kadrem, tego nie ma w rzeczywistości. Jak sami słyszeliście, różnica pomiędzy switchem razem z ciśniętą gumką pomiędzy kick-upa a switcha w porównaniu do switcha bez gumki jest praktycznie znikoma. Nawet jak teraz spróbujemy przetestować to samo, ale bez odpalonej klimy w tle, to posłuchajcie. Jest lekka różnica, dlatego że nie słychać, jak ten kick-up uderza po prostu o plastikową podstawkę. I uderzam tak mocno, bo zazwyczaj jak piszemy, to wtedy dosyć mocno uderzamy i próbowałem pisać delikatnie, żeby było słychać tylko samo kliknięcie, no to praktycznie się nie da, nie jest to zbyt wygodne. Jak pisaliście na swoich klawiaturach mechanicznych, to wiecie, że klawisz stawia taki sztywny opór w pewnym momencie. Różnica pisania z takim gumkowym gumkiem jest taka, że po prostu tak jakbyśmy mieli pod spodem malutką poduszeczkę, która jest dosyć sztywna. To jest tak, jakbyśmy chodzili po ulicy w butach dobiegających, a niekoniecznie w butach zwykłych takich trampkach. To teraz pytanie do was. Czy chcecie trampki, czy buty do biegania? Czy ty słyszysz jakąś różnicę dużą? Nie ma tego spodu tak naprawdę. No słuchajcie, mniejsze tak jakby obicie o plastik, wydaje mi się. Ale jeżeli wasi współlokatorzy narzekają na to, że wy macie klawiaturę mechaniczną, to po prostu nie kupujcie niebieskich switchów od Cherry, albo Kailha, albo zielonych od Razera, bo one wszystkie po prostu będą stukać. Tak czy siak. Albo klawiatura membranowa. Jaka? Ekranowa. Albo jak Enigma mówi, klawiatura ekranowa, albo po prostu switche, które nie mają kliku. A co, jeżeli mamy switche, które rzeczywiście nie mają klika? Tak jak na przykład te. Słyszymy tylko kick-up uderza o klawiaturę. Podłożyłem już wcześniej gumkę i tak brzmi ten kick-up z gumką. Zobaczę, czy będzie dobrze słychać. Dobra, teraz pytanie, jaka będzie różnica pomiędzy switchem bez gumki a z gumką, jeżeli usłyszycie ją na zoomie, czyli bezpośrednio na mikrofonie, który będzie ustawiony cały czas na tej samej czułości, na tej samej głośności, czyli tak bardziej będzie odpowiadać rzeczywistości. To jest bez gumki, to jest z gumką. Bez. Z gumką. Jest bardzo delikatna różnica, ale przede wszystkim jest inny feeling w pisaniu. A to są switche, które bardzo szybko są aktywowane, więc nie muszą mieć aż tak dużego skoku. To czemu by nie założyć gumek na całą klawiaturę? Zróbmy test bez gumek.
A teraz założę gumki na wszystkie klawisze i sprawdzimy, jaka będzie różnica i w feelingu, i w pisaniu. Pyrax. I teraz są dwie szkoły, jak można zamontować gumkę. Albo kładziemy ją bezpośrednio na switcha i dociskamy całość, albo zakładamy od razu na kick-upa, co jest moim zdaniem fajniejszą wersją. Bo i tak tam ostatecznie trafi. Taki zestaw O-ringów można kupić do całej klawiatury mechanicznej już od 10 do 15 zł. Jak sami słyszeliście, różnica była dosyć niewielka. Przede wszystkim zmienia się feeling z pisania. Jak piszemy na tej klawiaturze, to jest ona bardziej miękka, przypomina mocniej klawiaturę membranową. I T-Volt na przykład stwierdza, że jest totalnym przeciwnikiem O-ringów, bo tracimy to, dlaczego chcemy używać klawiatury mechanicznej. Switche, które ja mam, delikatnie też klikają, więc ten klik jest mimo wszystko słyszalny, ale nie ma przede wszystkim tego dołu. Ta klawiatura jest troszeczkę cichsza. Myślę, że to nie jest cena, która powinna być czynnikiem, czy chcemy kupić O-ringi, czy nie, ale jak nas to bardzo ciekawi, no to warto, myślę, że te paręnaście złotych zainwestować i sprawdzić na własnej skórze. Mam nadzieję, że na pytanie, jakie się pojawiło na grupie Ziemniaki Ziemniaka, udało mi się odpowiedzieć. Mam nadzieję, że ten filmik także Wam się podobał. I jak chcecie takie proste, małe, drobne tipy albo takie sprawdzenia, jak dzisiaj się to pojawiło, to dajcie znać koniecznie w komentarzu na dole, czy tak chcecie. No a jeśli po prostu Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie. Tutaj dwa inne filmy się pojawiają i jutro o 12, bo chciałbym tak weekendowo wydawać, pojawia się nowy film na temat kierownic. Długo wyczekiwany, więc jutro 12 ustawcie budzik, przyjdźcie i zobaczcie.